Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym magazynie z cyklu Pomagaj. Dzisiaj opowiemy o kolejnej organizacji, którą myślę, że warto wesprzeć. Opowiemy o Fundacji Białorusini Wódzki. Historia tej fundacji jest dość krótka, dlatego że fundacja liczy sobie dopiero 2 lata. Powstała po wydarzeniach w sierpniu 2020 roku, kiedy to nieobojętni Białorusini mieszkający w Łodzi zdecydowali się pomóc. O tych formach pomocy będziemy rozmawiać z pełnomocnikiem zarządu fundacji, panem Aleksandrem Białoruskim. Witam serdecznie. Witam. Tak, potwierdzam, fundacja powstała z 2020 roku, jak były wydarzenia na Białorusi, i powiem tak, że prezesem naszej fundacji jest człowiek, który już w tych latach mieszkał na Polsce. I więc większość z tych ludzi, którzy organizowali fundację, już istnieją, już robią w Łodzi też skutecznie, ale nie są członkami fundacji, przedstawicielami fundacji, więc teraz Igor Jurczyk jest prezesem Fundacji Białorusini Wódzkim, a ja już przyjechałem w 2020 roku, jak to się wydarzyło na Białorusi, i w 2021 roku już zacząłem działania w fundacji. Więc chodzi o to, że ludzi organizowali, którzy mieszkali w Łodzi, i tak w trakcie działania fundacji już dołączamy ludzi, którzy też mogą coś zrobić skutecznie na rzecz kultury, na rzecz integracji, bo naprawdę dużo ludzi opuściło kraj w 2020 roku i już po 2020 roku, nawet w 2021 i w 2022. Tam po prostu bez końca ludzie wyjeżdżają z tej Białorusi, bo naprawdę nie można tam zostać. No tak, no wiadomo, że były wybory, były zamieszki. Dzisiaj, jeżeli mielibyśmy opowiedzieć o fundacji, czy jest Pan w stanie wymienić wszystkich członków, czy już jest tych ludzi tak dużo, ludzi dobrej woli, którzy chcą pomagać, że trudno byłoby zliczyć? No powiem tak, że w zarządzie mamy 3 osoby, dopiero składamy dokumenty do KRS-u, bo czasami tak się dzieje, że ludzie uchodzą z fundacji i przychodzą. Teraz składamy dokumenty, i więc w zarządzie 3 osoby, w Radzie Nadzorczej około 7 osób, i wśród wolontariuszy mamy 30 osób. Czyli są też wolontariusze. To gdyby mógł Pan opowiedzieć, czym zajmujecie się na co dzień? Jak wygląda taka codzienność fundacji? Powiem tak, że bardzo, bardzo często współpracujemy już z organizacjami, które też istnieją tu w Polsce, białoruskie organizacje, więc mamy dobrych przyjaciół, takich partnerów z Warszawy, które się nazywają Centrum Białoruskiej Solidarności. I to organizacja naprawdę taka partnerska, taka organizacja, która większość z tych ustawów, które istnieją teraz dla Białorusinów, ta organizacja działała w ten sposób, aby te ustawy zaistniały. Więc chodzi o to, że dużo porady jurydyczne, konsultacji dla ludzi, ta organizacja jest naprawdę taka w tej stronie chyba pierwsza, najpierwsza, najlepsza. Więc współpracujemy z taką organizacją, więc czasami Mamy infolinię, aby ludzie, tak, już mogli ludzie zadzwonić na infolinię i zapytać o cokolwiek mogą po prostu zapytać. I no, czasami, jak nie możemy coś rozwiązać dla ludzi, dzwonimy w ten Centrum Białoruskiej Solidarności, więc oni troszkę więcej mają informacji i tak działają. I współpracujemy tu z ukraińskimi fundacjami, czasami współpracujemy do realizacji jakichś projektów tam kulturalnych, więc niedługo zorganizowaliśmy taki występ dla dzieci, który był w domu literackim
naprzeciwko Galerii Łódzkiej. Więc to bardzo dobrze wydarzenie było, takie bardzo jesteśmy wdzięczni za współpracę, za przedstawienie tego pomieszczenia do tego występu. Więc... No tak, bo to wszystko na scenie Domu Literatury. Tak, Domu Literatury w Łodzi. A co to było za przedstawienie? Bo to też myślę, że warto tak przykładowo przybliżyć wszystkim tym, którzy nas teraz oglądają, jakie są te działania, bo to są takie działania kulturalne, które integrują środowisko, ale też i propagują kulturę białoruską. Tak, tak. Tak. Powiem tak, że to dokładnie, jeśli chodzi o tym wydarzeniu, które było w Domu Literatury, to tak naprawdę nie było integracyjnym, bo ono było naprawdę skierowane dla ludzi z Ukrainy, z Białorusi, więc to było w języku rosyjskim, aby wszyscy rozumieli i nie było żadnej integracji, więc była tylko możliwość, aby ludzie mogli przy tym wydarzeniu zapoznać się i wymienić się doświadczeniem, nie wiem, jakimś tam. Ale teraz naprawdę działamy w tą stronę, aby wszystkie wydarzenia były takie integracyjne, aby ludzie mogli zapoznać się z środowiskiem z Polski, aby mogli wymienić się językiem, wymienić się kulturalnymi, nie wiem, jakimiś tam, po prostu w kulturalny sposób wymiana, bo naprawdę mamy wspólną historię, mamy dużo takich podobnych rzeczy. W marcu będziemy mieli takie wydarzenie z taką znaną organizacją Centrum Dialogu Edelmana. Tak. Więc to będzie takie wydarzenie, to chyba się nazywa Dni Białoruski, Białoruskiej Kultury, i to będzie takie wydarzenie o jedzeniu. Więc nawet... Czyli takie kulinarium. Danie, zaglądamy do kuchni białoruskiej. Tak, ona nawet się nazywa danie kraju. I naprawdę jest taka podobna historia, że nawet w przypisach do tych dań mamy naprawdę dużo takiego podobnego. I więc to będzie naprawdę integracyjne takie wydarzenie, bo będzie kuchnia z Polski, z Ukrainy, z Białorusi, więc coś takiego. Pan wspomniał o tej infolinii. Ja chciałam dopytać, czy ta infolinia jest skierowana do Białorusinów, którzy mieszkają Polsce i jakby tutaj odpowiada na ich potrzeby i problemy, czy też do tych, którzy jeszcze są na Białorusi, a chcieliby się z niej wydostać? Powiem tak, że jest to uniwersalne. Jak pytacie w różny sposób, czy działamy, to tak jest, bo pomagamy nawet Ukraińcom, którzy też dzwonią, pytają. No naprawdę, na tyle dużo pytań może być, naprawdę takich łatwych może być pytań, na przykład jak zrobić PESEL, tam, czy meldunek, czy coś takiego. No, naprawdę na spoko mogą ludzie po prostu zadzwonić, zapytać o tych rzeczach. Ale jak chodzi o ludzi, którzy na Białorusi teraz, dla nich jest to troszkę trudne, aby tak po prostu zadzwonić na naszą infolinię, bo granica, więc i czasami informacja nie może dotrzeć do ludzi na Białorusi. Więc chodzi o to, że łatwiej dla ludzi teraz zapoznać się z naszą fundacją, z innymi organizacjami, które działają dla Białorusi przez innych ludzi, którzy tu mieszkają, no, przez rodzinę czy przyjaciół. I już kilka razy pomagali ludziom z Białorusi wyjechać, bo to naprawdę czasami niebezpieczny wyjazd po prostu z Białorusi do Polski. Pomagaliśmy, konsultacje, jak wyjechać, porady finansowe, pomoc, tam załatwienia z biletami i coś takiego. Mm-hmm. No tak, zresztą to, co pan powiedział, to też jest cenne, chociażby ten spektakl w Domu Literatury, czy ta pomoc dla Ukraińców. No tak naprawdę oni teraz znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji, nieco zbliżonej, no wiadomo, to wszyscy wiemy, o co chodzi, i jakby też są osobami, uciekając przed wojną do Polski, które potrzebują pomocy. A wyobrażam sobie, jeżeli ktoś ucieka czasem z jedną torbą, w której ma kilka rzeczy i tak naprawdę nie zna kraju, do którego uchodzi, ucieka, no to takie proste rzeczy chyba dla każdego człowieka nagle robią się
jeszcze z traumą, bo to też trzeba dodać, prawda? Bo to nie uciekają tak sobie, tylko to jest strach, to są emocje bardzo trudne i muszą się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości. Tak, dlatego mówię, że teraz skupimy się na takie wydarzenie integracyjne, więc aby ludzie po prostu nie mieli takiego wolnego czasu, aby spojrzeć na te nowości z tych, nie wiem, z media społecznościowych, że dzieje się naprawdę niedobrze rzeczy, że oni, wiem, że większość z tych ludzi, które uciekają z Ukrainy, z Białorusi, to oni chcą wrócić się, ale czasami aby zrozumieć całkiem sytuację, czasami to możemy powiedzieć tak, że nie będzie to możliwe w krótkim czasie, więc ludzie muszą integrować się w społeczeństwo polskie, więc wymiana językowa, wymiana kulturowa, jakieś wydarzenie dla dzieci, studia jakiekolwiek, więc to pomaga ludziom w pierwszy tam kilka miesięcy, aby po prostu usiąść się i zrozumieć, gdzie jesteś, jaka jest sytuacja w ogóle. No i naprawdę nie możemy nie powiedzieć o tym, że ludzie potrzebują czasami psychologicznych porad, pomocy i konsultacji. Tak jest. Czyli tak też działacie, w sensie wspieracie również chociażby takim wsparciem psychologicznym, tak? A jeśli chodzi o tą wymianę językową, czy jest szansa, nie wiem, zapisać się na jakiś kurs języka polskiego, jak wdrożyć ten język w życie? No jeszcze osoba młoda, taka jak pan, no to myślę, że jest mniej problemu, chociaż też, bo nasz język nie należy do najprostszych. A co z osobą, która już ma swoje lata, jest przyzwyczajona i z tym językiem polskim wcześniej nie miała do czynienia? To musi być trudne zadanie. Może i trudne zadanie, ale powiem tak, że jestem pochodzeniem z województwa brzeskiego, to jest niedaleko od granicy polsko-białoruskiej i u nas tak na wsi naprawdę ludzie mówią na bardzo podobne na taki polsko-ukraińsko-białoruski, więc dla mnie i dla takich ludzi, które mieszkają w tych miejscach, naprawdę było łatwiej zaczynać. I ja teraz widzę, że większość z tych Ukraińców, które opuścili, przyjechali do Łodzi albo po prostu do Polski, oni zaczynają mówić po ukraińsku i większość z Polaków rozumieją. I oni też, jak słyszą język polski, Ukraińcy jak słyszą język polski, też dużo co rozumieją. No, ale naprawdę muszą iść w tą stronę, aby uczyć się języka. I wydarzenia takie kulturalne, integracyjne, jak to będzie na pół zrobione z społeczeństwa polskiego i ukraińskiego albo białoruskiego, to ludzi tam tak przez uśmiech, przez jakieś tam cokolwiek mogą zacząć rozmawiać i mogą otrzymać jakiegoś nowego przyjaciela, z którym będą na co dzień rozmawiali i to jest wymiana językowa i dla mnie jest to możliwość, aby dać więcej możliwości dla ludzi, aby oni z tego korzystali. Jak nie będziesz korzystał, nie chcesz, więc tego. Czyli też jakby takim kluczem jest spotkanie i wzajemna rozmowa, prawda? Tak. Bo nie ma takich stricte kursów, które by uczyły. Kursy są. Są kursy, już skończyli, już ruszyły dwa potoki takich kursów od nas i to było w współpracy z Uniwersytetem Łódzkim. Więc otrzymaliśmy dofinansowanie na takie projekty i już dwie grupy skończyli kurs języka polskiego. Więc to był kurs na 3 miesiące, więc to jest taki naprawdę na start, na dobry start, aby ludzie zaczęli troszkę rozmawiać. Tak, więc komunikować się, móc się dogadać w urzędzie, coś załatwić. Tak. Bo powiem tak, że zawsze rozmawiać w swoim języku, na przykład w białoruskim albo w ukraińskim, no to jest niedobra sprawa i czasami wymiany językowej nie może być, jak jesteś tylko w środowisku swoim. I więc to jest naprawdę trudne. Więc ja po prostu ze swojego doświadczenia powiem tak, że ja już skończyłem taki kurs
roczny kurs języku polskiego, ale niestety on był przez 2,5 miesiące zrobiony, więc od 8 chyba do 16 codziennie to było. Więc ja już skończyłem i naprawdę miałem B2 taki poziom. I to było w Wrocławiu. Bardzo dziękuję na naprawdę wspaniałe nauczyciele, które przygotowaliśmy ten kurs. I jak już przyjechałem do Łodzi, tu zostałem w środowisku rosyjskojęzycznym. I w ogóle po prostu ja zapomniałam o tym polskim. Czyli jednak tak jest. No zapomina się, jeżeli się nie używa danego języka, tak. Nie praktykuje się, tak. Nie ma komunikacji, to potem znowu wraca, tak? Mhm. No więc i dlatego muszą być jakieś wydarzenie, jakieś po prostu pewność siebie musi być u każdej takiej osoby, która chce tu integrować się, więc po prostu nie wiem, jakieś Biedronce tam zapytać o tych bananach, cokolwiek. No i jest to pierwszy krok. Jak zaczynasz coś robić, to już w tej głowie coś się zostanie. Bo nie bez kozery pytałam o te kursy, czy jeszcze będą organizowane, bo być może nas ktoś teraz ogląda, kto chciałby skorzystać i no właśnie nie wie, gdzie ma zadzwonić, gdzie ma zapukać i ewentualnie zapisać się. Jesteśmy młodą organizacją i powiem tak, że skoro jesteśmy NGO-sem, to już musimy szukać wsparcia, dofinansowania z takich środków, które już na to wydzielają. Z Unii Europejskiej, z Polski też bardzo jesteśmy wdzięczni za naprawdę tyle dużo takich projektów, które były wcześniej, ale czasami udało się nam wygrać kilka takich projektów, a czasami nie. Więc chodzi o to, że teraz niestety nie mamy dofinansowania na takie kursy, ale jesteśmy w bardzo dobrym kontakcie z Uniwersytetem Łódzkim, więc dla nas nie jest to trudne, aby zacząć. I teraz naprawdę dopiero zaczynamy otrzymywać wiedzy, w jaki sposób pisać te projekty. No tak, bo to też jest coś nowego, z czym trzeba się zapoznać i się nauczyć. No naprawdę są reguły, które tam ograniczenia na przykład na 2500 słów, aby opisać swój projekt dla człowieka, który nikt tego nie pisał. Ja sobie wyobrażam, że to dla nas Polaków też jest trudne, też musimy się zapoznać, nauczyć, no bo to są jakieś wymogi, których my też nie znamy, a co dopiero jak jeszcze język nie jest tak w 100% opanowany. Tak, właśnie. No więc dlatego i piszemy całkiem ten projekt i już dajemy dla swoich przyjaciół, aby sprawdzili, czy jest to poprawnie napisane czasami. No więc tak na rozmowę możemy pogadać o czymś w języku polskim, ale to są dokumenty, naprawdę takie dokumenty, które mogą ci pomóc, aby otrzymać te środki albo nie. Więc teraz działamy w ten sposób, ale naprawdę jak są ludzie, jak są organizacje, które chętne do współpracy, powiem tak, że naprawdę jesteśmy w dobrych relacjach, teraz w dobrym kontakcie z fundacją z Polski, z Ukrainy, też ukraińskimi organizacjami, też w bardzo dobrym kontakcie taka ukraińska fundacja The Ukrainian Center, tu działa w Łodzi, też powstała, jak się w Ukrainie to się zaczęło. No więc w ten sposób dla nas jest łatwiej, aby korzystać z możliwości całkiem środowiska białoruskiego, ukraińskiego i polskiego. Więc mamy środowisko teraz na przykład na czacie, taki telegram, mamy media, takie czaty telegramu. I więc mamy tam 2500 ludzi z Ukrainy, z Białorusi. Więc to ludzi, do których możemy łatwo dotrzeć informacje. Więc mamy dobre relacje z innymi czatami ukraińskimi, które mają ponad 6 albo 7 tysięcy ludzi. Więc no, jak te wydarzenia będą mieli możliwość otrzymać środki, dla nas naprawdę łatwe, aby znaleźć ludzi, którzy będą uczestniczyli, zachęcić ludzi do tego. Więc po prostu teraz i czekamy. No,
Powiem tak, że i naprawdę jesteśmy czasami w takim stanie oczekiwającym na te środki, aby może ktoś o nas zapozna się o naszych tam działaniach i wesprze nasze projekty. A czasami teraz ja już myślę tak, że już musimy ruszać w tą stronę, aby pisać te projekty, aby codziennie coś organizować. No, czyli to też jest moment, żeby zaapelować do wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć Fundację Białorusini w Łódzkim, żeby po pierwsze wesprzeć finansowo, możemy przekazać darowiznę, bo na razie jeszcze tego 1,5% nie możemy, bo jeszcze nie ma KRS-u. Więc darowizna, tak? Co jeszcze? Czy są jakieś potrzeby na ten moment, takie, które można wymienić? No, dopiero skończyli taki program, który był skierowany na opłatę siedziby naszej, więc bardzo dziękujemy naszym darczycom, którzy przedstawili siedziby dla nas i teraz możemy umieścić się w tej siedzibie, ale czasami, no naprawdę, jak działamy codziennie, to media potrzebują pieniądze na opłatę, tak, więc był taki problem, że prosiliśmy ludzi wśród Białorusinów, aby pomogli po prostu opłacić te zadłużenności, i więc na teraz potrzeby na taką opłatę nie mamy, ale ja na przykład teraz skupię się na poszuki lokalu w centrum. Mhm. Więc mamy kilka projektów, które już jest napisane, już gotowe chyba dla dofinansowania, więc ja powiem tak, aby nie mówić po prostu, że potrzebujemy środki na coś, nie wiemy na co. Ja powiem tak, że już jesteśmy przygotowani na to, aby organizować całkiem taki centrum. Mhm. Więc mamy kilka osób, które mogą na codziennie przeprowadzić warsztaty, jakieś tam swoje działania. Już są takie dokumenty, już jest takie projekty napisane, więc dlatego po prostu potrzebujemy. No ja na przykład teraz czekam na informację od Urzędu Miasta na przetargi po prostu lokalów, bo już w grudniu skończyli. Urząd Miasta skończył jedne przetargi i już teraz czekamy na inny, więc widziałem kilka lokalów, które bardzo mnie zainteresowali. Ja już może chyba coś znalazłem i będziemy w tą stronę iść. A jeśli chodzi o wolontariuszy, chociażby, nie wiem, nauczycieli języka polskiego, czy też jest takie zapotrzebowanie? Też ja widzę w tym sens. Ja widzę w tym sens, aby ludzie z Polski też po prostu zgłaszali na taką chęć. No, więc jak po prostu jakaś osoba. Powiem tak, o co chodzi. Nawet mieliśmy w końcu 2021 roku takie duże wydarzenie, to był taki festiwal białoruskiej kultury, się nazywał Cwik. To no, chyba nie zdążę przetłumaczyć, po prostu Cwik się nazywa. I pamiętam takiego chłopaka, który tam taki bardzo aktywny był. I pytałem kilka pytań na tym festiwalu i minęło chyba pół roku i ja widziałem tego chłopaka na naszych niedzielnych wydarzeniach, to gry planszowej, co tygodnie robimy takie wydarzenie. I widziałem tego chłopaka u nas na wydarzeniu wśród Białorusinów, wśród Ukraińców i widzę, że naprawdę jest człowiek zainteresowany kulturą, zainteresowany czymś. I to był Polak? Tak, właśnie Polak. Się nazywa Olof i on też dużo powiedział, że bardzo interesuje się kulturą, książki czyta czasami w języku białoruskim. No, nie jest dla niego to łatwe, ale zaczyna. I więc powiem tak, że jak są osoby chętne do współpracy w sprawie wolontariuszy, to powiem tak, że jest też kilka projektów takich skierowanych na współpracę albo zainteresowania do osób z Polski. Więc i to może być, teraz też zaczęliśmy takie oglądanie filmów w języku białoruskim i to ciągle będzie robione co tygodnie. Ale chcielibyśmy dołączyć do tego oglądania filmów w języku polskim.
I więc czasami potrzebujemy osoby z Polski, która może czasami może przetłumaczyć coś. No, wiecie co, no to znaczy, my mówimy tak albo i w inny sposób. Więc tak, naprawdę, jesteśmy bardzo otwarte na współpracę, na takich ludzi, którzy mogą czymś pomóc. Mają czas wolny i chcą zapoznać się z ludźmi z Ukrainy, z Białorusi, więc ja zawsze mówię z Ukrainy, z Białorusi, bo naprawdę jesteśmy taką multikulturową organizacją, jesteśmy dla cudzoziemców. I to naprawdę nie ma... To nie jest tak, że tylko jesteście sfokusowani na Białorusinów. Nie, nie jesteśmy. Ja nawet tak powiem, że ja powiem, poproszę bardzo ludzi z Polski, z Łodzi, z innych miast, aby nie byli taki oburzeni, jak słyszą język rosyjski. Ja to sobie... Troszkę trudno jest przetłumaczyć na polski, ale jak z rosyjskiego mówimy, to jest Rosja i ruski język. I to różne rzeczy. To na przykład ruski język, ja wiem, że to nie jest nasz język, białoruski albo ukraiński, ale powiem, że może chyba 80% ludzi z Ukrainy i Białorusi mówią po rosyjsku. I dla nich to łatwe. Dla nich to łatwe, bo oni rosną... No tak, no wyrośli, tak. Z tym językiem tak naprawdę. Tak, no i więc ja powiem tak, że i naprawdę jesteśmy skierowani też i dla osób z Rosji, bo teraz też ludzie, jak i na Białorusi, teraz opuszczają kraj, bo po prostu nie zgadzają się. Nie zgadzają się, tak. Więc dlatego jesteśmy po prostu multikulturową organizacją. No dobrze, to w takim razie podsumowując na koniec, jeżeli ktoś chciałby wesprzeć i chciałby uzyskać pomoc, wystarczy znaleźć stronę Fundacji Białorusini w Łódzkim. Czy działacie też w mediach społecznościowych? Jesteśmy w mediach społecznościowych. Powiem tak, że mamy YouTube channel, ale on teraz nie działa tak aktywnie. No więcej jesteśmy na Facebooku, na Instagramie. Czyli Facebook na przykład, Instagram, tak, tam tak. Można wpisać i jak to było, my możemy zostawić linka tu, czy coś takiego. No naprawdę, łatwiej mogę zostawić, dużo kontaktów mamy, ale nam po prostu wpiszcie w Google Białorusini Łódzkim i pierwsze co pokaże się, to może chyba będzie nasza strona internetowa, więc no i potem można znaleźć tak na Facebooku. Białorusini Łódzkim to łatwiej znaleźć we wszystkich mediach. No jak Państwo słyszeli, to nie jest łatwe, wystarczy chcieć. Oczywiście zachęcamy do pomocy. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Super. Do widzenia wszystkim.